Toż to chyba jest najlepsza możliwa obrona w grze. Mamy trzech stoperów nie do przejścia. W tym momencie jest to draft 192. Ale ocena spadła, tak jak już wcześniej widzieliśmy. Niestety, i po zgliczowaniu jest dalej 193. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony ADRIAN i witam was w kolejnym drafcie na moim kanale. Jako że ostatni draft w miarę przypadł do gustu, chociaż nie dobiliście tam 3000 łapek w górę, a to było dla was wyzwanie, to dzisiaj nagrywam wam kolejny. Jeżeli, moi drodzy, chcecie, żeby za tydzień od razu pojawił się kolejny drafcik, bo lubicie to oglądać, to zostawcie koniecznie łapę w górę. Na 3000 łapek będziemy sobie nagrywać te drafty co tydzień. Wtedy po prostu będę wiedział, że takie coś chcecie oglądać. Także dajcie mi znać w komentarzu i właśnie tą łapą w górę, jeżeli takie coś wam się podoba. Oprócz tego oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie oczywiście, moi drodzy, dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkim, ze streamami, z filmami, żeby po prostu nic was nie ominęło. Wy w komentarzu oczywiście możecie mi napisać, jaki jest wasz rekord draftu standardowo. Wiem, że to mówię co odcinek z drafta, ale po prostu ciągle te rekordy się zmieniają, ciągle są coraz lepsze, coraz wyżej jest postawiona poprzeczka, żeby pobić ten rekord w drafcie. Obecnie to jest chyba 194. Ja jestem ciekaw, jak tam u was te drafty lecą. Dajcie znać w komentarzu, ja mam nadzieję, że wasz draft dzisiaj przebije. Także, moi drodzy, my już wchodzimy sobie do draftu. Oczywiście standardowo 300 FIFA pointsów płacimy. No i Wybór formacji i tutaj chciałbym wziąć jakąś formację, która pozwoli mi złożyć wysoko oceniony draft. Chyba 3-4-3 płasko będzie najlepszą opcją, tak myślę. Także weźmy sobie tą formację i zobaczmy, kto będzie naszym kapitanem. No i jest nim Eden Hazard. Najwyższy overall, oczywiście zaczynamy średnio, ale teraz prawe skrzydło i tutaj mamy George'a Besta 94, więc bierzemy na pewno Irlandczyka do swojej jedenastki. I na napadzie Ronaldo Toty. Także naprawdę, wygląda na to, że to może być mocny draft. Środkowy pomocnik, zobaczmy, kto tutaj nam wyskoczy. I tutaj troszeczkę gorzej. Zobaczmy, dalej ten środek pomocy, no, nie będzie najmocniejszy. W ogóle nie będzie mocny, z tego co tutaj widzę. To Trigueros i Bonaventura to nie są karty, które na pewno będą nam się podobały. Ale prawa pomoc, tutaj Richarlison nie będzie zły, ale mogło być na pewno dużo lepiej. Lecimy na drugą stronę boiska, gdzie trafiamy słabą kartę. I teraz stoper. Pierwszym stoperem będzie, uwaga, Toty Ramos, moi drodzy. Druga karta Toty w tym drafcie i kolejny stoper. Tu też potężnie, bo mamy Maldiniego Optimus Prime 95 i naprawdę, naprawdę mi się to podoba. I trzecim stoperem będzie Varane Toty, co za obrona. Toż to chyba jest najlepsza możliwa obrona w grze. Mamy trzech stoperów nie do przejścia. Wow, tego się nie spodziewałem. Troszeczkę brakuje zdania póki co, ale idziemy na jakiś rekord? Może nie rekord, ale wygląda to naprawdę imponująco. W każdym razie bierzmy bramkarza. Troszeczkę może ostudzimy atmosferę teraz, no tak myślałem. Chyba ten Jordi Masip z hiszpańskiej ligi, tak, on będzie pasował pod każdego, reszta niezbyt tutaj współgra. Bierzemy sobie Hiszpana i lecimy na ławkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że tutaj ta pasa dobrych kart się podtrzyma. Chociaż nie, no dobrze jest, Sterling 90, więc naprawdę... naprawdę jest ok. Dobra, kolejna karta. Sterling nie był zły. I chyba Sergio Busquets też nie będzie złym wyborem. Będzie pasował pod Ramosa. Kimiś nam się raczej nie przyda. Reszta to niższe overale, więc bez sensu. Dobra, Sergio Busquets wskakuje za Bonaventurę i mamy więcej zgrania. Ocena 92 jest nieźle, jest naprawdę nieźle. I zobaczmy, czy tutaj ktoś będzie. Jest Kuba Błaszczykowski, ale chyba muszę wziąć Sanę ze względu na ocenę. Jak już próbujemy robić wysoko oceniony, fajny draft, no to próbujmy go robić do końca. Przepraszam, Kuba Błaszczykowski, przepraszam tutaj wuje, ale niestety muszę wziąć Sanę. I kolejny wybór, w którym mamy Luisa Figo albo Del Piero Prime. I wiecie co, ja wezmę tego Del Piero, bo na prawym skrzydle mamy Besta, a na lewym jest troszeczkę biedniej. I w tym momencie robimy sobie taką zamianę i mamy 100 zgrania. W tym momencie jest to draft 192. I jest naprawdę, naprawdę ciekawie. No przydałby nam się w tym momencie jakiś środkowy pomocnik, lewy pomocnik i goalkeeper. Póki co będzie musiał to być Kluivert, najwyższy overall po prostu. Dalej, na razie niech ten Hazard może wskoczy. Jest docena 193, moi drodzy, naprawdę. Naprawdę. Może się tutaj dziać. 192 chociaż byłoby tutaj fajnie zrobić. No tutaj też Cavani pod overall. Ocena chyba spada z tego co widziałem. Więc niestety nie jest już tak kolorowo. Nie jest to już draft 193.
I kolejny wybór, kolejny wybór. Miejmy nadzieję, że on podtrzymał cenę i to jest Suarez 94. To jest naprawdę, naprawdę dobra karta, która tutaj pomoże. Na pewno nie zaszkodzi w tym drafcie. Także bez wahania Luis Suarez 94. On z grania nam nie zabierze. Nawet będzie miał więcej niż Totte Ronaldo, ale no, umówmy się. Portugalczyk jest tutaj dużo lepszą opcją i niech zostanie w składzie. Kolejny wybór. Już coraz mniej ich do końca zostało i to jest Petit w swojej wersji 90 overa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prime, czy to jest ta średnia wersja, ale wstawmy sobie go do składu. 99 z grania. No okej. No dobra, na ten moment tak to wykombinowałem. Przełóżmy sobie ławkę. Jest ocena 93, moi drodzy, z taką jedenastką, także naprawdę jest nieźle. Ale mamy 98 z grania. Jednak liczymy, że trener to zmieni. No ten Suarez tu nie pasuje, ale spróbujmy zgliczować. No 94 już na mnie wskoczy, ale to nie jest raczej dziwne. No na ten moment potrzebujemy tylko i wyłącznie wyżej ocenionego goalkeepera. I może kogoś, kto da więcej z grania, ale ciężko będzie. Tylko ten bramkarz tutaj może przede wszystkim nas uratować. No w tym wyborze Thiago Silva najwyższy overall, ale chyba wezmę Jordiego Albę. Okej, jest ten Jordi Alba, wskoczył do składu za Hazarda, daje nam pełne zgranie, ale ocena spadła, tak jak już wcześniej widzieliśmy, niestety. I po zgliczowaniu jest! Dalej 193, więc naprawdę jesteśmy blisko tego, aby osiągnąć coś fajnego i zbudować mój najmocniejszy, zdecydowanie najlepszy draft w FIFA 19. Także trzymajmy kciuki, żeby tak szło dalej. Wybory do końca. Dwa bardzo ważne wybory. I tutaj 83 overall. No i bramkarz. Chwila prawdy. Czy będziemy mieli dobrego goalkeepera? No tak, zapomniałem, że Silver jeszcze nie wypadł. I z draftu 193 mamy w tym momencie 191, ale mam nadzieję, że ocena wskoczy na 192 przynajmniej. Myślę, że i tak to będzie jeden z moich lepszych, jeżeli nie najlepszy mój draft w tej FIFA. Także byłoby dobrze, gdyby ta ocenka wskoczyła i jest, moi drodzy. Mamy draft 192, także ja teraz sobie jeszcze przełożę ławkę do końca. Ułożę to już tak, jak na 100% będziemy grać i słyszymy się za chwilę. Także okej, moi drodzy, tak to ostatecznie wygląda. Draft 192, tak jak już wcześniej było widać, wszystko tutaj pięknie wygląda. 3 razy karty Toty, 4 ikony, w tym 3 Optimus Prime. Najlepsza chyba obrona, jaką można w ogóle mieć. Niemalże wymarzony, przepotężny atak. I cały draft wygląda naprawdę dobrze, ale... tutaj na bramce coś się niewątpliwie popsuło. Jordi Masip 77 będzie musiał bronić i wiecie, co jest jeszcze większym problemem? 1,80 m wzrostu. Jak na bramkarza to jest bardzo, bardzo mało. Ale miejmy nadzieję, że damy jakoś radę. Ostatecznie w pierwszym składzie postawiłem na Jordiego Albę, nie na Edena Hazarda, chociaż z nim też by mogło być 100 z grania. Tak czy tak, chcę mieć też na tym skrzydle, na tym wahadle, tak jakby troszeczkę jakiegoś zawodnika, który będzie dawał radę też z tyłu. A takim zawodnikiem jest Alba, takim zawodnikiem nie jest za to Eden Hazard. Mam nadzieję, że Ronaldo Toty wykieruje nam tutaj gierkę i wygramy tego drafta może nawet. Także lecimy. Ławka swoją drogą też jest potężna. Patrzcie, mamy tutaj 6 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść na boisko. Także, moi drodzy, zaczynamy. No i jest pierwszy przeciwnik i zerknijmy na jego jedenastkę. Kogo on tutaj ma? To jest dobry draft, ale my mamy mocniejszy, nie oszukujmy się. Takich potężnych kart mega nie ma, oczywiście. Ta dwójka z przodu może to trochę namieszać, ale ja się tego składu nie boję i mam nadzieję, że wygramy. Także lecimy. No i jest gol. Tak się kończy posiadanie bramkarza, który ma 1,80 m i... jest o kilkanaście centymetrów niższy od takiego, na przykład, Piqué. Dobra, Richarlison z Bestem. Richarlison wypuści Besta. George Best. To może być dobra szansa. George Best. Jest wrzutka. Jest strzał i obok bramki. Nie wiem, kto to strzelał, ale... nie, to nie był Del Piero. Chyba Jordi Alba uderzał w ogóle. No okej. Okay. To możemy mu wybaczyć. Dobry odbiór teraz George'a Besta. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, i to jest słupek, no brakuje nam szczęścia w tym meczu też, kurde, halo. Jordi Alba z rzutu rożnego na krótki słupek, tu jest Ronaldo strzela i znowu Courtois broni. Kurde, fajnie mieć takiego bramkarza jak Courtois, a nie takiego, który psuje wszystko. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze z tego może będzie. Cristiano Ronaldo, Del Piero świetnie się urwał, Alessandro Del Piero, idealnie bez spalonego, Del Piero! Teraz ja to zepsułem, muszę przyznać. Ostatnia minuta, moi drodzy, pierwszej połowy. Ja już tym bramkarzem na nie wychodzę, bo się boję. Trzeba tylko dobrze pokryć. Wow, on coś obronił. Busquets, Emmanuel Petit. Świetnie ominął tutaj Kante. Petit, uderzymy, ale broni Courtois. Jeszcze nie koniec, nie, będzie rzut rożny, okej. Okay. Do Cristiano Ronaldo, Ronaldo minął jednego obrońcę. Oby minął też Piqué, Ronaldo, świetnie to zrobił Ronaldo, ale to jest znowu troszeczkę brakło szczęścia. Jeszcze George Best.
obok bramki, jak my tego meczu nie wygrywamy, ja nie mówię o remisie, ale jak my nie wygrywamy, to ja naprawdę nie wiem. Przeciwnik tutaj no ma też trochę szczęścia, niestety muszę to powiedzieć, nie lubię zwalać na to, że przeciwnik ma szczęście, ale tutaj nie mam innego wyjścia, ale teraz ładna akcja, jednak brakło tego ostatniego podania. Petit. Świetnie to rozegrali, ale co tu się stało? Pięknie i to jest gol! Ależ piękna składna akcja, w końcu wszystko złożyło się w całość. I szczęście dopisało jak trzeba. I podania były dokładne, i wykończenie było dobre. I takim sposobem Totti Ronaldo strzela bramkę na 1-1. Robimy jeszcze zmiany i ja chcę ten mecz wygrać w podstawowym czasie gry, bo nie wyobrażam sobie innego wyniku po prostu. Moi drodzy, dwie szybkie torpedy z Manchesteru City wprowadzone na boisko, czyli Sterling 90 overa, a także Sané 88. Lecimy. On będzie szukał tutaj Cristiano Ronaldo, chociaż Ronaldo jest przed polem karnym. Halo, panie Cristiano, proszę iść w pole karne. Ja pana chcę widzieć w polu, a nie przed. No ale dobra, spróbujmy dośrodkowania. I tak, tu jest Del Piero i to jest gol! 2-1! I o to właśnie chodziło. Czemu nie mogą być tak skuteczny cały mecz? Tak to tutaj byśmy mieli już może nawet rejśpić przeciwnika, a tak jest stres do końca. Spokój, panowie, spokój i rozwaga. To jest klucz do sukcesu. Sané. Del Piero, przytrzymajmy piłkę i podajmy do Sané. O to właśnie chodzi. Piękna akcja się szykuje. Leroy Sané. Sterling i nie ma gola. Mogliśmy przypieczętować zwycięstwo. Mogą dodać normalnie, niepotrzebnie uderzenie finezyjnie. Trudno. Waranczyści i co? I to jest koniec spotkania. Wygrywamy je. No moi drodzy, absolutnie zasłużenie po dziwnym meczu, ale najważniejsze jest to, że jest 2-1. Chętnie zobaczę statystyki tego spotkania. Jestem ciekaw, jak to wygląda. No właśnie, dobra, lecimy z drugą rundą. W pierwszej rundzie poszło nam tak sobie, mam nadzieję, że w drugiej będzie lepiej. Skład przeciwnika też jest do pokonania. Też mamy ten draft lepszy. Kane Butragenio z przodu, George Best, Optimus Prime, też należy się go bać. Natomiast reszta? Reszta jest dobra, ale to nie są piłkarze, którzy mogliby nas zmiażdżyć. Jedziemy. Miejmy nadzieję po wygraną. Oj, już jest szansa i już tracimy gola z kick-off glitcha. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego po prostu, ale trudno. No, tracimy bramkę, trzeba grać. Wcześniej też straciliśmy gola jako pierwsi. No trzeba nadrabiać i tyle. Petit do Richarlisona. Bardzo dobra piłka. Richarlison jest Petit i jest bardzo szybka odpowiedź. Też z kick-off glitcha zresztą. Kick-off za kick-offa. 1-1. Świetne rozegranie. Bardzo ładnie, panowie. I teraz się utrzymać przy piłce. Bardzo dobrze. Petit do Richarlisona. Piłka zwrotna. Richarlison jest wrzutka. Jest Petit. No i prawie by Petit strzelił drugą bramkę z głowy. Okej. Gareth Bale będzie chyba uderzał. Tego się nie spodziewałem, no ale jest gol. Już boję cokolwiek tym bramkarzem zrobić. No właśnie, kurde, to jest ten problem, bo tego goalkeepera nie można, moi drodzy, nie można nim ruszać się przy rzutach rożnych, bo jak się go wyciągnie trochę przed linię bramkową, to od razu potem ma problem z wybiciem piłki, bo nie jest mały. Ronaldo. Okej, 3-2. Let's go. Jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze gramy. Mamy tutaj Ronaldo na napadzie, który może zrobić bardzo dużą różnicę. Więc po prostu dajemy z siebie 100% i może jeszcze się uda wygrać. Best do Toty Ronaldo. Ronaldo musi to wykończyć. Lobik. Za mocno. Co ja zrobiłem? Kurde, troszeczkę za bardzo się napaliłem już na tego loba i tak przytrzymałem te palce na przyciskach, że aż sami widzieliście, co się stało. No i znowu drożny. Naprawdę ja się boję. O tego goalkeepera, to jest gol. Ja już widziałem, jak ta piłka leciała, nie pokryłem Bale'a. I niestety to się musiało skończyć bramką. Nie no kurde, powiem wam, że z tym goalkeeperem tutaj ciężko to widzę. Bo co okazja przeciwnika, to jest praktycznie gol, no nie? Jordi Alba, bez spalonego, Alba wrzutka, ale tu jest obrońca jeszcze, strzał, panowie, dobrze, gol. Szczęście pomogło, jak najbardziej, bo tutaj w tej akcji nie było ani ładu, ani składu, ale jeszcze walczymy, 4-3. Jeszcze Cristiano Ronaldo, jeszcze Ronaldo, cyk, Ronaldo, bardzo ładnie, Petit do George'a Besta, George Best wrzuca, tu jest Ronaldo i to jest gol, moi drodzy, 4-4. A więc doprowadzamy do remisu, mówiłem, że się postaram, a ja obietnic dobiecuję, także, a ja obietnic dotrzymuję, także, udało się. Dobra, koniec, dogryweczka, musi być dogrywka. Halo, co to ma być? No koniec, ty, już się wystraszyłem, dobra. Lecimy z dogrywką. Czuję się przed tą dogrywką bardzo dobrze, tylko problem jest taki, że już w końcowych minutach postawiłem wszystko na jedną kartę, jak jeszcze przegrywałem 4-3 i Suarez wszedł na środkowego pomocnika. Może to być problem, ale miejmy nadzieję, że nie będzie. Gramy dalej. Del Piero.
Bo Suarez. A uderzmy sobie. Suarez! Z problemami bramkarz. Petit. Leroy Sané. Sané. Dośrodkowanie tu jest Best. I to jest 5-4. 104 minuta i George Best wyprowadza nas na prowadzenie. Pierwszy raz w tym meczu jesteśmy na fotelu lidera, że się tak wyrażę. I oby tak zostało do końca. 124 minuta. I to chyba musi być już ostatni gwizdek sędziego. Tak jest, moi drodzy. Wygrywamy to bardzo trudne spotkanie. Ale zasłużenie. No wystarczy popatrzeć, jakie gole strzelał przeciwnik. Kick off glitch, ten rzut wolny, bardzo dziwnie strzelony. Chociaż to oddaję, mówię, jak strzelasz te wolne. No i dwa rzuty rożne. No także nic konkretnego nam nie zrobił. Statystyki wyrównane, bo mecz też taki był. Wychodzimy z tego ostatecznie lepiej i lecimy z trzecią rundą draftu. Okej, trzeci przeciwnik, trzeci skład, który przyjdzie nam pokonać na dzisiaj i tutaj łatwo nie będzie. Spójrzcie na to. Może on ma tylko 79 zgrania, właściwie to oni, bo będą grali w dwójkę, ale jest Ramos toty, Varane toty, Mbappe toty, Best Optimus, Hulid Optimus, Messi 97, Salah urodzinowy, De Gea 93 na bramce, Cancelo 88, Mane 87 i w zasadzie najsłabiej wygląda ten Rakitic 88 na środku, ale to i tak nie jest słaba karta. Ma mega dobry draft, ciężko tutaj znaleźć słaby punkt, troszeczkę bez zgrania, ale te drafty bez zgrania też bywają ciężkie do pokonania. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić i wejść do finału. Emmanuel Petit. Petit! Słupek dobitka, George Best i gol! Powiem wam tak, to jest pierwsza jakakolwiek okazja w tym meczu i z tego co widzę to aparat przestał mi nagrywać, bo chyba się miejsce na karcie skończyło. Ale to jest pierwsza jakakolwiek okazja w tym spotkaniu, moi drodzy. Bo nic się konkretnego nie działo, nie było konkretnych sytuacji, w końcu jest gol. Jakikolwiek sensowny strzał w ogóle w końcu padł. Zresztą spójrzcie na statystyki, tak one wyglądają po pierwszej połowie. Przeciwnik ze zero strzałów w ogóle, ja jakieś tam trzy celne strzały oddałem, ale tylko ten jeden z bramką był groźny, także gramy dalej. Del Piero, wrzutka, George Best, poprzeczka, wow, nie spodziewałem się, że Best tak uderzy głową. No szkoda, że to nie wpadło, trochę szczęścia zabrakło teraz, a mogliśmy już dużo spokojniej grać, bo przy 2-0 byłoby fajnie. Teraz trzeba wracać, Hulid biegnie w pole karne, Rud Hulid, Hulid! I to jest niestety bramka, to jest niestety gol na 1-1. Oj, teraz błąd w obronie Richarlisona. Mane, podanie! I jakim cudem to mój bramkarz obronił, to chyba on sam tego nie wie, ale pło. Wracamy z dalekiej podróży. No i to jest koniec regulaminowego czasu gry, moi drodzy. 1-1. Całkiem ciekawie. A mi bateria w aparacie już nie daje rady. Halo, co tu się dzieje? Ładowałem i była pełna przed odcinkiem, także tym razem to nie moja wina, ale muszę dokończyć film na kamerce internetowej. Znowu. Sterling, ależ tutaj mam dużo miejsca. Sterling. Sterling, co tu się dzieje? Zamieszanie, jeszcze Petit, ale czemu? Tak fatalnie, chyba na czerwonym i z prawej nogi jeszcze na dodatek, a Petit jest lewonożny, więc niestety. Ale wybija Varane i to będą rzuty karne, chyba że sędzia da jeszcze przeciwnikowi strzelić gola? Nie da. Więc to konkurs 11 decyduje o tym, kto awansuje do finału. Lukaku kontra Masip. Zobaczymy, może ten nasz goalkeeper będzie bohaterem pokarnych. No, jest decyzja, jest strzał. I co jest? Czemu tego nie obronił? Ten przeciwnik tak dobrze strzelił, czy mój bramkarz jest aż tak słaby? Nie wiem, w każdym razie Sané. Leroy Sané. I to jest brameczka, bardzo ładnie. Bardzo ładnie mamy 1-1. Rud Hulid. Hulid. Hulid i bronimy ten rzut karny, bardzo dobrze. Teraz Raheem Sterling. Dobra, zróbmy coś takiego, po prostu uderzę w środek. Może go tego zmyli jakoś. Tak jest, wychodzimy na prowadzenie. Możemy kolejny mecz wygrać w bardzo emocjonujący sposób. Mane. Sadio Mane. I bronimy po raz kolejny tą 11. Teraz tylko strzelić, będziemy już bardzo blisko zwycięstwa. Luis Suarez. Suarez i to jest bramka, moi drodzy. Moi drodzy, to jest gol. Jeżeli teraz byśmy obronili, to by było wszystko pięknie. Leo Messi. Czy nasz goalkeeper niespodziewanie będzie bohaterem? Tak jest, no ale już nie oszukujmy się. Przeciwnik akurat karnych strzelać za dobrze nie umiał. Było widać od razu, gdzie ta piłka poleci. I wygrywamy, lecimy do finału, moi drodzy. Wow, powiem szczerze, że jestem dość zmęczony tym draftem, ale oczywiście finał fajnie by było wygrać. Finał draftu, lecimy. Znowu gramy, moi drodzy, z przeciwnikiem, który gra we dwójkę. Raczej z przeciwnikami, którzy grają we dwójkę. No i skład jest dobry, Toty De Gea na bramce, to jest przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, oprócz tego solidna para stoperów, Walker urodzinowy i Van Dijk 9-1, Rivaldo, George Best, Neymar, Aguero, Eriksen, bardzo dobry skład, może być ciężko, ale mimo wszystko mam dobre przeczucie przed tym finałem, może uda się wygrać. Świetnie, Best odebrał piłkę, ależ to był przechwyt, George Best, pędzi na bramkę przeciwnika, George Best, to był rzut karny, zgadzam się w 100%, mamy 11, moi drodzy.
Dobra, Alessandro Del Piero. I cyk, zmieniamy kierunek na środeczek. I jest. 1-0. W 16 minucie. Bardzo dobrze zaczynamy. Bardzo dobrze. Ależ akcja, ależ akcja! Broni niestety goalkeeper przeciwnika. Ej, no ale halo, halo. Co tu się stało? Stało się to na pewno, że straciliśmy bramkę. Ale oprócz tego nie mogłem sobie zmienić zawodnika na tego, którego chciałem. Ale dobra, ja na grę nie zwalam, trudno. Na pewno jest tutaj coś, co mogłem zrobić lepiej. Jednakże niestety w bardzo szybkim tempie tracimy 2 gole i kurczę, trochę jestem podłamany z tego powodu. Ale walczymy dalej oczywiście. Już nie jeden comeback w tym odcinku zrobiliśmy. No i Sadio Mane. Mane, dośrodkowanie i to jest gol. Kto nam strzela z główki? Chyba Aguero, tak? Kurde, z 1-0 na 3-1 w tak szybkim tempie. Słabo to wygląda. Okej, to może być dobra szansa. Leroy Sané. Sané, wrzutka. Tu jest George Best, ale strzela prosto w ręce Davida De Gea. No dlaczego? Znowu trzeba się bać, co się stanie zaraz, bo nigdy nie wiadomo. Supek, dobitka. I 4-1. No chyba już po meczu, moi drodzy. Chyba już po meczu, ale też kurczę, tutaj... Trochę szczęścia ma przeciwnik. Trochę szczęścia ma. No ale nie zmienia to faktu, że dostajemy 4-1 w dupę. No i co, moi drodzy? To jest koniec tego spotkania. Przegrywamy. Niestety okazujemy się gorsi w tym finale. No ale odbieramy już nagrody, no i nie ukrywajmy, i tak jestem zadowolony, że doszliśmy do finału, bo tak troszeczkę się do niego nawet doczłapaliśmy. Złota paczka zawodników premium, duża złota paczka premium. To jest chyba paczka za 25, za 15k, nie jestem pewien, no ale nie są to porywające nagrody. W każdym razie sprawdźmy, co będzie w środku. Leci pierwsza paczuszka, ta o wartości 15 tysięcy i wewnątrz nie będzie walkoutu, co nie jest oczywiście zaskoczeniem. Nie będzie ekranów też niestety, więc trochę szkoda. I jest to tylko, moi drodzy, biglia. Natomiast teraz czas na paczkę za 25 tysięcy. No tutaj mogłoby coś być. Coś chociaż takiego, żeby może nam dało lekko prawie zwrócić draft. Walkoutu nie ma, ale są ekrany. Może jakiś 8-5 overall? Zobaczmy. Argentyna, SPO i to będzie Banega 8-3. Ja wam już, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, czyli draftów, zostawiajcie łapeczki w górę, 3000 łap i w przyszłym tygodniu wjeżdża od razu kolejny draft. A teraz wam już dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Piona, cześć!